spadła bomba, gdyby Mateusz Murański wtedy do ciebie dobiegł, bo według Matiego spadłaby bomba. Ulan, weźcie się tam obudź, bo jakbyś chciał biec przed stołem, to byś biegł przed stołem, bo biegłeś jak debil. Dobiegłeś jej tebi i nie dobiegłeś. Ale na następnej konferencji myślę, że będziesz miał okazję poprawić swój wynik na te 10 metrów biegu. No nie, 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 bo ja się boję, że do tej walki nie dojdzie. Może będziesz miał okazję do mnie dobiec. Nie, na pewno nie, bo do tej walki wtedy nie dojdzie. A chciałbym, żeby się jednak bardzo odbyło. A no, ja myślę, że będziesz sobie drugi raz sprowokować, nie? Ale tak jak już stara sobie się, stara się jak możesz. Tak jak już sobie rozmawiamy ze sobą, nie? Bo ja tak bym w ogóle cię nie chciał wyzywać właśnie przed telewizją i w ogóle, nie? Nie? Jak słyszę taką mówili, nie? Bo ty jesteś Muran, nie? Nie. Bożydar. Ty jesteś Muran, czy nie? Bożydar. Co, kurwa? Trzeba się nie przeklinać, tak. Dobrze, mówimy dalej, mówimy dalej. Dobra, no to jako, że jesteś Muran, nie? Nie. Jesteś też Ulany. Nie. I jako, że jesteś Ulaną kurwą, a nie mogę przeklinać właśnie. No. To chciałbym cię mianować Mulanem. I wtedy jak będę mówił do ciebie Mulan, to ty słyszysz właśnie Ulana kurwa, a dzieci słyszą Mulan. Dobra, ale mam ci teraz poklaskać, czy co? Nie, no mógłbyś poklaskać, no, tym brzuszkiem na przykład. Dobrze bym, chłopaku, Zuzie, klaskam ci, no. Czy ty, Mati, chcesz go zirytować? Bo już drugi raz używasz określenia były chłopak Zuzie, robisz to po... Patrz, bo to jest fenomen. Gościu zasłynął z tego, że jest bym chłopakiem Zuzie. No to jest fenomen na skalę światową. Szapoba, czapki z głów, kurde. Właśnie nie. I takie głupeczki jak ty grube mogą sobie tak myśleć. A włodarze Hajli wiedzą, kto mnie tutaj wciągnął. I wiedzą, co zrobię. Więc, mój drogi, to nie ja jestem chłopakiem Zusie, tylko ty jesteś kurwa synem Najmana. Pamiętaj, ty, Tony Montana, kurwa, pamiętaj, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Widziałem twoich starych, mój drogi, kurwa, mili panowie, kurwa, jeden Marcin, drugi Jacek, kurwa. Ciekawe, kurwa, co z tego, kurwa. Fajne trio, nie? Co? Fajne trio, nie? Zajebiste z was trio, kurwa. Tylko ja ci powiem, kurwa, szczerze, nie? Który, kurwa, to jest twój stary, kurwa? Marcin, kurwa, powiem ci, że sam nie wiem, nie? Ciężko stwierdzić, kurwa, nie? Nie? No. Mati, ale właśnie, jak wyszedł ten twój wywiad... Tak, nie? Nie, no dawaj, no. Widzisz, nie, że jestem były chłopak ze sobą? No. To wolę sobie być, kurwa, byłem chłopakiem ze sobą, kurwa. Nic z tym nie ma, no. Mojego, kurwa, nie? Chuj ci na oczy, nie? Ty, ale co, nie możemy mieć... Ty, Alberto, ale co, nie możemy mieć dwóch ojców? Ale to nie było do mnie. Do Alberto ja nic nie mówię, Alberto to mój ziomek. Nie, nie, śmieję się a propos oczu, natomiast kiedy wyszedł twój wywiad z Marcinem Najmanem, bo tam był taki crossover, że panowie razem rozmawiali przez Skype'a, to wtedy właśnie ludzie zauważyli ogromne podobieństwo z wyglądu. I chciałem cię zapytać... Alright, dlatego pytam. Tak, właśnie chciałem ciebie zapytać. Pytam do jego chłopaka Zuzie, czy to jest coś złego, jak ma się dwóch ojców. Nie, no broń Boże, kurwa, ja ci chodzi? W ogóle, kurwa, za równouprawnienie i dlaczego, kurwa, w ogóle myślę, że powinniście sobie jednąć taki, kurwa, portret rodzinny, kurwa. Ty, jak nam namalujesz, kurwa, to ja to, kurde, stary powierzę w pokoju, nie? Ja ci powiem, jakbyś taki zrobił, to ja poproszę, powierzę sobie na nóżkę. Będziesz się śmiał, Bąbka, będziesz się śmiał. Oj, coś czuję, że będę. Prosimy naszych widzów o stworzenie pięknego fan artu, gdzie mamy całe trio na jednym pięknym obrazie. Ja sam bym chętnie to zobaczył. Natomiast Mati, jak zobaczyłeś to podobieństwo i komentarze, bo no, przyznajmy to, podobieństwo między tobą a Marcinem jest bardzo duże. Ja tego nigdy wcześniej nie zobaczyłem, dopóki nie zobaczyłem was na jednym kadrze. Co ty sobie pomyślałeś? Dobra, ale no, ten jakby żart ma to do siebie, że kiedyś się kończy. No, wydaje mi się, że to już jest ten moment. Kurwa, żart, żart kończy się wtedy, kiedy przestaje być śmieszny, kurwa. To już dawno przestał. Ale z szacunkiem fajfuj się tam się odzywaj. Dobrze, to było z szacunkiem, więc zamknij swoją małą bardaszkę i siedź cicho i słuchaj, jak Mateusz Koniowski prowadzi program i zadaje pytania. Nie, dobrze. Panowie, wasze rundki będą, jeżeli dobrze pamiętam, już za kilka dni. Tak więc usiądziemy sobie we trójkę. Spodziewa się niespodziewanego. To będzie niesamowite trio. Pamiętaj, że te stoły są bliżej, może ci się uda dowiedz. Że co tam smarka? Jeszcze raz powiedz, proszę. Mówię, że te stoły na rundkach są bliżej, więc może gruby się do turla do mnie wchodzą. Okej. Tak więc ja was, widzowie, już na te rundki zapraszam. Bomba, ostatnie słowa. Nara, młody Najman. Dziękujemy ci za telefon. Ja widzę, że ty zacząłeś brać też dużo rzeczy z humorem. Już nie jesteś tak, ale... tak szybko nie irytujesz się jak kiedyś, tylko potrafię cię wybrać z